Witam was, moi drodzy, dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Warcraft Legend of Chaos. Kampania elfów, rozdział 5, Bracia Krwi. Zapraszam do oglądania. Komory tych kurhanów pozostają nietknięte od niemal 3000 lat. Jednak nie mamy pewności, czy jakieś stwory nie uczyniły z nich swych siedzib po zapieczętowaniu wejść. Nie musimy się tu niczego obawiać. Jedyny nieprzyjaciel, z którym nie mogłam sobie poradzić, niszczy w tej chwili krainę nad nami. Zróbmy co trzeba i wracajmy na powierzchnię. Zgoda. Ale bądź ostrożna. Nie wiemy, jak druidzi szponów zareagują na nas po tak długim czasie. Okej. Słucham głosu Elun. Na Elun. Enduli Retat. Ich możemy przyzywać, ponieważ w podziemiach grzyby to drzewa. Tak, co czy nawet kopie. Ziemią. Bogini wzywa. Przybliżenie mi tego. Wola bogini jest święta. Te jaskiniowe pająki są olbrzymie. Wyczuwam, że otacza ich dziwna ciemność. Zostały zmienione przez straszliwą, plugawą moc. Jest dużego pająka, to chyba małe. Wola bogini jest święta. Aha. Wszystko wie. Natychmiast. Coś jeszcze może być? Wola bogini jest święta. Można by się tam w sumie przejść. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Natychmiast. Co zagraża tym ziemiom? Bogini wzywa. Enduli Retat. Anudora. Atakować! Ja i ta ziemia to jedno. Słucham głosu Elun. Niech tak będzie. Natychmiast. O, super. Oświeć mnie. Bogini wzywa. Gubię armię. Już. Wola bogini jest święta. W imię Cenariusa. Tak się stanie. Jak śmiesz! Anudora. Ashteru Danador. Kurwa, co jeszcze? Żałośni nędzucy. Za Kalimdor. Anudora. Coś jest nie tak. Co zagraża tym ziemiom? Ashteru Danador. Anudora. Ashteru Danador. Słucham głosu Elun. Coś jest nie tak. Ja i ta ziemia to czy jedno. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Enduli Retat. Na Elun. Natychmiast. Tak się stanie. Anudora. Za Kalimdor. Tor Falanodor. Ashteru Danador. Tak się stanie. Jak śmiesz! Ashteru Danador. Tor Falanodor. Coś jest nie tak. Bogini wzywa. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Słucham głosu Elun. Tak się stanie. Ashteru Danador. Nie pamiętam, czy pierścień jeszcze w Warcraftcie zwykłym miało wtedy. Anudora.
a Ashteru Danador. Atakować! Żałośni nędznicy. Żółć demona. To ona musiała spowodować przemianę pająków. Jeśli zepsucie działa w ten sposób na te prymitywne stworzenia, boję się myśleć, co uczyni ze zwierzyną na powierzchni. Za wszelką cenę musimy położyć kres zepsuciu toczącemu naszą krainę. Ashteru Danador. Żałośni nędznicy. Atakować! Żałośni nędznicy. Atakować! No super. Kuźwa, normalnie nic mi bardziej potrzebnego nie było. Słucham głosu Elun. O tak! Niech tak będzie. Już mi się ta zdolność podoba. Natychmiast. Nie, niszczymy jest święta. Nasi wojownicy zaatakowali wrogów. No kurde. W imię Cenariusa. Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. Na Elun. Natychmiast. Enduli Retat. Za Kalindo. Na Elun. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. Nie, to było. Natychmiast. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Na Elun. Wola bogini jest święta. Natychmiast. Niech tak będzie. Stój, kapłanko. Potrzebujemy twojej pomocy. Naszego szamana ugryzł dziwny pająk i śmiertelnie go zatruł. Nasi współplemieńcy uciekli, pozostawiając nas na pastwę losu. Co mielibyśmy dla was uczynić? Szamana może ocalić woda z pobliskiej fontanny życia, ale nie śmiemy zostawić go samego. Jeśli napełnicie tę fiolkę i przyniesiecie ją tutaj, uratujecie mu życie. Jeśli jego mądrość pozwoli wam uniknąć szaleństwa, które stało się udziałem waszych współbraci, chętnie wam pomogę. Natychmiast. Co zagraża tym ziemią? Na razie. Anudora. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Wola bogini jest święta. Enduli Retat. Natychmiast. W imię Cenariusa. O kurwa. Dora. Enduli Retat. Wola bogini jest święta. Na Elun. Siedziałem dwóch ludzi. Wola bogini jest święta. Natychmiast. O ile pamiętam, to było tutaj. Niech tak będzie.
to jednak nie tyle. Ścieżka prowadzi na południe, ale to wejście wygląda obiecująco. O nie, jak mogłem zapomnieć. Co takiego kryje się za tymi drzwiami, że wywołuje twój niepokój, ukochany? Za tymi drzwiami uwięziony jest Illidan, Tyrande. Powinniśmy odejść natychmiast. Illidan? Minęło 10 000 lat. Czy on może być wciąż żywy? Powinniśmy go uwolnić, Furionie. Byłby doskonałym sprzymierzeńcem przeciw władcom demonów. Nie, Tyrande. Tej bestii nigdy nie wolno wypuścić na wolność. Ale on jest twoim bratem. Mimo tego jest zbyt niebezpieczny. Nie pozwolę na to. Tylko bogini może mi czegokolwiek zakazać. Uwolnię Illidana, czy to ci się podoba, czy nie. Great. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Tak, zapierdamy pod tą jebaną ciolkę. Za Kalimdor. Kurwa, czy to inwazja? W imię lasu. Ja i ta ziemia to jedno. Ashteru Danador. Tak się stanie. Atakować! Ashteru Danador. Sorry, sprawa mi się za zwłoki. Tak się stanie. Za Kalimdor. Anudora. Za Kalimdor. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Jestem gotów. Oświeć mnie. Proszę dostać. Co zagraża tym ziemiom? Ashteru Danador. Mów, o co chodzi. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Ja i ta ziemia to jedno. Ja muszę was przeprosić na serial, ale za Kalimdor. Anudora. Aż to jest zaprzeczanie by samo sobie, ale dla mnie to jest. Anudora. Moja moc nie potrafi otworzyć tych drzwi. I chociaż boję się ją tu zostawić, muszę ruszać dalej. Tak się stanie. Ashteru Danador. To jest dość tak się trudna misja. Za Kalimdor. Wpadaj, za bitwę. Tak się stanie. Anudora. Żałośni nędznicy. Tak się stanie. Thank you.
Jak śmiesz! Anudora. Tak się stanie. Anudora. Za Kalimdor. Anudora. Za Kalimdor. Ashteru Danaror. Atakować! Kopenna. Co za gra za tą ziemią? Za Kalimdor. Otwórzcie przejście. Arcydruid Księżycowej Łąki żąda przejścia. Ty bym tak chciał. Podchodzę do drzwi i mówię, że jestem ktoś tam i żądam wejścia. Ashteru Danaddor. Bracie. Zawracaj. Nie jesteś godzien przebywania w towarzystwie niedźwiedzich bogów. Niedźwiedzich bogów? Żałośni nędznicy. Co zagraża tą ziemią? Czyżby sen przytępił moje zmysły? Za Kalimdor. Może ten stwór miał na myśli uśpionych druidów szponów, ale czemu nazwał ich niedźwiedzimi bogami, skoro wyglądają jak ja? Anudora. Ashteru Danaddor. Moje. Anudora. No, zajebiście. Co zagraża tym ziemiom? Atakować! Żałośni nędznicy. Atakować! Czyżby sen przytępił moje zmysły? Ja i ta ziemia to jedno. Za Kalimdor. Ashteru Danaddor. Będzie ciekawy Anudora. Powiem mojego klikania. Tak się stanie. A trudno. Ashteru Danaddor. Tak. Plugawy pomiot skrzydła śmierci. Powinienem był zgadnąć, że takie ohydne bestie jak wy skryją się w płonących wnętrznościach ziemi. Przechytrzy. Stoję. Za moich braci. Nikt mnie nie przechytrzy. Zaczęło się. To pewne. A, druidzi szponów są już przebudzeni. Chodźcie, bracia. Mamy dużo do... Co do... Zatracili się w swej zwierzęcości. Nieszczęśnicy stali się dzicy i bezrozumni. W imię Kruka. Zew rogu może pomóc, ale dosięgnie jedynie tych, którzy znajdują się w tej części jaskini.
za Kalimdor. Ashteru Danador. Czy tego tak używać? Nie. Za Kalimdor. Ashteru Danador. Anudora. Ashteru Danador. Kurwa. Anudora. Zajebiście. Za Kalimdor. Tak się stanie. Jak śmiesz? Jestem gotów. Coś jest nie tak. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Tor Falanodora. Zaczęło się. Za moich braci. To pewne. No fuck it. Nikt mnie nie przewietrzy. W imię Kruka. Nie ustąpię. Za moich braci. Zaczęło się. To pewne. Zaczęło się. Już mi się nie chce. Albo dobrze. Za moich braci. Ashteru Danador. Żałośni nędznicy. Atakować! Ja i ta ziemia to jedno. Tak się stanie. Anudora. Co zagraża tym ziemiom? Tak się stanie. Za Kalimdor. Ashteru Danador. Z przyjemnością. Anudora. Jak śmiesz atakować? Za Kalimdor. To powinniśmy Anudora. Mieć już załatwione. Szando Stormlech. Nie wiem, co nas opętało. Od dawna nie pamiętaliśmy, kim jesteśmy. Wszystko w porządku, Teroshan. Raz jeszcze potrzebuję pomocy twojej i twych potężnych braci. Po wielu wiekach powrócił płonący legion. Tylko nasze połączone siły mogą go powstrzymać. W takim razie my, druidzi szponów, jesteśmy na twoje rozkazy, Shando Stormlech. Nie mogę wrócić. Niechaj bogini sprawi, żeby Furion się mylił. Twoje zamiary są szalone. Nawet twoja bogini potępiła tego, którego pragniesz uwolnić. Thank you.
Okej, witam was. Słucham głosu Elun. Teraz krótkie dla mnie. Wola bogini jest święta. Mam ciasto, także będę wpierdalał. Natychmiast. Super, atakują mnie jakby. Na Elun. To jest tym wszystkim na miasta. Anu Dora. Natychmiast. O, zajebiście. Niech tak będzie. W imię Cenariusa. Na stanowisku. Dzisiaj mam? Aż retor Aman. Natychmiast. Słucham głosu Elun. Przysięgłam do pełnych zębów znak. Zrobione. Jedna strzała. Aż retor Aman. Wola bogini jest święta. Na Elun. Niech tak będzie. Bogini wzywa. Na Elun. Natychmiast. Wola bogini jest święta. Na Elun. Natychmiast. Miałem iść chyba tutaj. Wola bogini jest święta. Za Kalimdor. Enduli Reka. A my chcemy zbić. Niech tak będzie. Zajebiście. Myśmy mieliśmy elfy. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Elfu. Natychmiast. Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Natychmiast. Za Kalimdor. Anu Dora. Enduli Reka. Na Elun. Niech tak będzie. No kurwa, świetny skin. Natychmiast. Anu Dora. Niech tak będzie. Za Kalimdor. W imię Cenariusa. Na Elun. Wola bogini jest święta. Za Kalimdor. Słucham głosu Elun. Niech tak będzie. Aż retor Ama. Brak miejsca do kwiku. Na Elun. Wola bogini jest święta. W imię Cenariusa. Wskaż drogę. Bogini wzywa. Słucham głosu Elun. Aż retor Aman. Natychmiast. Anu Dora. Wola bogini jest święta. Na Elun. Natychmiast. Niech tak będzie. Zajebiste to ciasto, no. Wiem, robię wam smaka na odcinku. Wola bogini jest święta. Natychmiast. Ale nie no. Chyba redką z owocami. Widzę z nidaną. Z owocem. Wola bogini jest święta. Na Elun. Za Kalimdor. Czego się imię Cenariusa. Mam tylko kawałek taki. 10 na 20. Natychmiast.
No trochę tyle. Niech tak będzie. Na Elun. Wola bogini jest święta. Za Kalimdor! Imię Cenariusa. Na Elun. Broń strażników na pewno okaże się pomocna. Niech tak będzie. Natychmiast. Na twój znak. Bogini wzywa. Przysięgłam dopełnić zemstę. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech tak będzie. Natychmiast. Wola bogini jest święta. Śmierć. Natychmiast. Super łuczniczka, która jest uwięziona wśród pająków. Bogini wzywa. W imię Cenariusa. No super, więcej niż jedna. Słucham głosu Elun. Bogini wzywa. Na Elun. Czemu się tego nie spodziewałem? Słucham głosu Elun. Niech tak będzie. Za Kalimdor. To mnie akurat nie wiem. Aż Retor Aman. Wskaż drogę. Bogini wzywa. Natychmiast. Na twój znak. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech tak będzie. Aż Retor Aman. Anu Dora. Enduli Retat. Anu Dora. To, że dostajemy wojowników, nie świadczy wcale dobrze. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Co to za elfy? W imię Cenariusa. Loki? What the fuck? Słucham głosu Elun. Czy ktoś nie, zagraża dzikiej boję. Puszczy? Niech tak będzie. Wola drzewce chcą zatarasować mi drogę. Tym istotom rozkazywać może tylko potężny druid. Nie ulękaj się. Przysięgam do pełni. Bogini wzywa. Niech tak będzie. Twój ruch może być. Jorka, miniaturka. Mów, o co chodzi. Oczywiście. Oczekiwanie skończone. Aż Retor Aman. Na Elun. Natychmiast. Przysięgłam dopełnić zemstę. Słucham głosu Elun. Czekam. Wskaż drogę. Twój ruch. Zrobiony. Czekam. Twój ruch. Na twój znak. Wskaż drogę. Pośpiesz się. Kroczę pośród cienia. Na stanowisku. Nie ulęknę się. Czuwam. Na stanowisku. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Wola bogini jest święta. Na Elun. Za dużo gram od krata, żeby mnie to dziwiło. Enduli Retat. Wola bogini jest święta. To mnie zdziwiło. Imię Cenariusa. Niech tak będzie.
wola bogini. Te wybuchowe urządzenia zostały chyba skonstruowane przez gobliny. Pewnie te przebiegłe stwory ukryły je tu dawno temu. W każdym razie bardzo mi się przydadzą. Właśnie nie. Niech tak będzie. Bogini wzywa. Natychmiast. Na Elun. Czyli nie będzie jednak tak, tak będzie. Anu Dora. Za Kalindor. Czekam na twój znak. Ahretor Amar. Wola bogini jest święta. Na Elun. Anu Dora. Za Kalimdor. Enduli Retat. Wola bogini jest święta. Czekam. Zrobiona. Anu Dora. Za Kalimdor. Dora. Oczekiwanie skończone. Bogini wzywa. Słucham głosu Elun. Natychmiast. Na Elun. Natychmiast. Stój, kapłan. Wow, wow, wow. To zakazane miejsce nawet dla kogoś takiego jak ty. Jest tu wielkie zło, które na zawsze musi pozostać spętane pod ziemią. Kiedyś Illidana uznawano za wielkiego bohatera. Wierzę, że znowu może zasłużyć na to miano. To szaleństwo. Uwalniając zdrajcę, zgubisz nas wszystkich. Wskaż drogę. Czuwam. Musimy poszukać. Dobra, wśród cienia. Niech będzie wola bogini. Czekam. Wskaż drogę. Może być. Dobra, mamy grupy szturmowe. Mów, o co chodzi. Słucham głosu Elun. Zminął mi wilk. A nie. Bogini wzywa. Niech tak będzie. Illidan, czy to ty? Tyrande, to naprawdę twój głos. Po tych wszystkich wiekach w ciemności... Twój głos jest jak czyste światło księżyca dotykające mej duszy. Legion powrócił, Illidanie. Twój lud jeszcze raz cię potrzebuje. Ponieważ kiedyś byłaś mi bliska, pokonam demony. Ale nigdy nie będę nic dłużny naszemu ludowi. Śpieszmy więc na powierzchnię. Z każdą chwilą demony roznoszą zepsucie coraz dalej. Furjonie. Minęła wieczność, bracie. Wieczność, którą spędziłem w ciemności. Illidanie, zostałeś po prostu skazany na odpokutowanie swych grzechów.
A kim ty byłeś, żeby mnie osądzać? Jeśli sobie przypominasz, ramię w ramię walczyliśmy z demonami. Dość tego, przestańcie obaj. Co się stało, to się nie odstanie. Ukochany, z pomocą Illidana ponownie pokonamy demony i ocalimy naszą umiłowaną krainę. A czy rozważyłaś cenę, którą przyjdzie nam zapłacić, Tyrande? Pomoc tego zdrajcy może być dla nas zgubą. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ten typu to Illidan. Teraz mogę wam przynajmniej powiedzieć. Ta przepaska na oczach. No, on nie ma oczu. Zostały mu wykute i on widzi przez to magię. Dlatego może walczyć. On widzi zarys postaci jako coś, w czym płynie magia. Także tutaj się pożegnamy. Ja się z wami żegnam. Siema, nara, cześć.